Sitowy separator SNS składa się z dwóch części, separatora pneumatycznego i zestawu sit bębnowych. Początkowo strumień powietrza oczyszcza materiał z lekkich zanieczyszczeń, następnie nasiona trafiają na sita bębnowe o odpowiednich otworach. Pierwsze, z otworami podłużnymi, separuje nasiona na podstawie ich grubości, a więc odsiewa nasiona bardzo płaskie oraz inne zanieczyszczenia, np. igły albo drobne zanieczyszczenia mineralne. Na drugim sicie z otworami okrągłymi odsiewane są nasiona dobre na podstawie ich szerokości. Na końcu sit wylatują duże zanieczyszczenia typu łuski, kamienie, kawałki szyszek. Tak wyczyszczony materiał można poddać kalibracji wymiarowej. Wtedy montujemy dwa sita z otworami okrągłymi o różnej średnicy. Standardowy zestaw obejmuje 6 różnych sit. Prędkość obrotów cylindrów jest regulowana, a kąt pochylenia przyjmuje zakres od 0 do 6 stopni. Separator SNS2 to zmodyfikowana konstrukcja pozwalająca na wyłuszczanie nasion jodły. W pierwszym etapie szyszki są rozkruszane, a następnie trafiają na dwa sita bębnowe, które oczyszczają nasiona z zabrudzeń i wydzielają frakcję nasion. Siła rozkruszania szyszek, prędkość obrotów sit oraz kąt ich pochylenia są regulowane.